No, dzień dobry, witam kolejnego dnia. Dzisiaj dalsza część tutaj z tym agregatem. Byłem w sklepie się pytać, czy taką podkładkę dostanę. Niestety takiej podkładki nie dostanę dłużej. Także będziemy sami coś kombinować. Tutaj muszę znaleźć tylko skrzynkę. Skrzynkę od tego. Od plazmy. A, tu miałem papier ścierny. Okej. Nie wiem, czy to to. Tak, to jest to, co szukam. Dobra. Włączymy światło, bo tu ciemno się zrobiło. Dobra, to wchodzi tu. To wchodzi. Tu. Gdzie to wchodziło? A, tu. Jo. Dobra, takie nam wystarczy. Dobra. I teraz tak, będziemy robić podkładkę. Mam nadzieję, że się uda. Także to trzeba wymierzyć. Zrobimy tu najpierw 5. Da radę 5? No. Najpierw zrobimy 9 cm, a potem wytniemy środek 5 cm. Dobra. Zobaczymy, czy się uda. Jeszcze jakiś materiał muszę znaleźć na podkładkę. Nie wiem, czy z tego by nie wyciąć. Tu. Grube jest. Dobra, zobaczymy. Teraz trzeba będzie jeszcze środek. Ale że to takie duże, to mam dwie. Co? To jest takie duże, mam dwie. No ale... Gorące. Tak jest, skręcę. Kurde. Powinno lekko iść. Dobra, tu jest większy. Thank you.
puścisz? Teraz złapię tu. Będzie lepiej. No posko. No tu jest taka... To jest za bardzo się przypiekło tutaj. Co? Też można. Dobra, się szlifierką jeszcze machnie. Kurde, nadal gorące. Teraz w sumie by trzeba było wywiercić środek, tak mi się wydaje. Ten. Mam pomysł. No i dobra, to mamy wywiercone. Wiertło od Milwaukee, bardzo polecam. Fajnie, bardzo twarde, wytrzymałe, ostre. Moment, wiercą. Dobra, mamy dziurę. Teraz będę chciał użyć tutaj tego uchwytu, żeby środek wypalić. Ale najpierw, nie wiem, wezmę karabin maszynowy. Dobra, powinno już być dobrze. Jak orgino. Orginał przeze mnie zrobiony. Dobra. BHP przede wszystkim. No tak. Ja mam okulary ochronne. Nie. Dobra, niech to ustygnie. Nasz specjalny klucz. Kręcić. W sumie najpierw bym musiał na dół dać, żeby całe nie wypadło. To opuszczę. Na dole tylko mocno. Ten klucz zabrałeś stamtąd? Ja. Co się stało? Nie, buta sobie rozwaliłem. Kurde! O, ona tak rozgrzana w depocie. No. Jak mi buta stopiło? Miał lepszą przyczepność. Jo. Chyba na wylot nie poszło, nie? No nie. Czy tam metal jest? Nie wiem. Ale już mi się ciepło zaczynało robić.
Będzie mi haczyć teraz. Troszeczkę po betonie pochodzisz. Co? Troszeczkę po betonie pochodzisz się zetrze. Albo najwyżej weźmiesz bożkę i zetrzesz. Ale czuję, że jest cieńsze. W tym jednym punkcie mi wpada. Tak samo z tym koszarkiem. Zawsze coś. Są tyłu? Nie. Myślisz, że już jest naprawione, nie? Nie. Co innego wyskoczy? A case normalnie. Gwintarz tak się nie zjechał jeszcze. Teraz ta podkładka mi wejdzie. Moja. O kurde. Już myślałem, że nie wejdzie. Muszę jeszcze trochę. Nie wejdzie. A już myślałem, że nie przejdzie tutaj. Nie? Będzie jeszcze raz. Gorące. Żeby mi tam dalej nie poleciało. Nie. Dobra, muszę jeszcze trochę wybrać. Tak porządnie szlifować. Szkoda, że nie mamy takiego na szlifierkę, nie? A. Właśnie na wkrętarkę. Nie mamy? Tam raczej nie. Taki wiesz, taki frez byś musiał mieć. No i pasuje. No tylko teraz. O, ależ fuksa miałeś. Co? Tam ta belka się obaliła. Aha. Już w tamtą stronę. Jak już mówiłem, no to poszliśmy. Teraz muszę go wbić tu. Czekaj, młotek daj. Bo co chcesz teraz zrobić? Młotek. Młotek. Leży. Pod maszyną. A jo. Coś, żeby podłożyć. Weź daj breszkę. I ja. Taka nierówna podłoga, tylko na środku jest oparte, nie na wirnikach. Ale dosyć mocno się zjechały, nie? Co, wirniki? Nie. O, bo to plastelina. Tamte się nie wyginały, a tu trafiłem już kamienia i musiałem młotkiem prostować, bo się wygięło. Młotkiem? No. Tym wiesz, 10-kilowym, nie? Nie. Dwa razy puknąłem i się wyprostowało. Także nie, na częściach nie opłaca się, oszczędza się. Tylko wiesz, przy tej chociaż maszynie, niby granit mówią, też dobre, nie? Ale wiesz, przy tej maszynie to... No. Tak, tak podwoiła wartość. No. Kurde, czekaj. Wczoraj też tak. Tak krzywo. No. Ej, a w złą stronę kręcisz. Wiem, bo najpierw go chcę na ten. Się śmieję tylko. No. Ale najgorsze jest to, że on coraz ciężej kręci. Nie wskakuje na ten. No.
no dobra. Na którym mam? Na dwójeczce, dobra. Dać na trójce jeszcze trochę? Słaby gwint jest, nie? Dobra, taki teraz... Drobny, taki drobny gwint od razu nie ten. Ale tam mało co gwintu zostało na tym boku. O to chodzi. No tak chciałeś spadać, nie? No ja, no ale to szkoda jeszcze szlifować ten. Braszkę teraz wezmę. Ciągnę i jak to teraz wygląda? No jeszcze duże, ale... Ale to tutaj będzie w tym łodzisku. No łodzisku, ja na łodzisku będzie trzymać, nie? To zobaczę, czy je młotkiem jak puknę. Kurde, jeszcze jaki luz ma. No ale to będzie trzymać, nie? Wyżej ci nie będzie szło. Ale znowu jak tu. Chodzi o to, czy uszczelnienie będzie trzymać, nie? Tego to ja nie wiem. Czemu to tak spada? Zrypanek. Czy, bo tu się podnosi z całą tą zębatką, czy... Jo. No, czyli tu już nie ma co dokręcać, bo tu trzyma. No nie. Może pod zębatką coś było, czy nie? Według mnie nie kojarzę, żeby coś się działo pod tą zębatką. No jedynie masz tą płytę, co z gwintem jest, nie? No, no to ona tam jest. Bo masz dokręcone te śruby? Jo. Łożysko złapie chyba, co? Jo, no złapie, bo teraz chociaż trochę wystaje, bo wtedy nic nie wystawało. To co, pospawać, jo? Migumatem chyba, co? Jo, gaz kupiłem ten. No. Tylko żeby się nie zapaliło tam w środku, nie? Nie wiem, czy to szmatą wyłożyć. To się od razu tam parę hefnięć, to się nie zapali, co? Tym środkiem czyszczącym układ hamulcowy wezmę ten. To się nie podpali na pewno. Ty, jak się będzie palić, to zalejesz olejem, nie? Jo. Się zamknie powietrze, się odetnie. Dobra, trzeba spawarkę założyć i tyle. Spawamy. Poskoczę po rękawiczku. Ja. Można robić zakłady. Zapali się czy się nie zapali? Nie zapali się. Jaki fajny dźwięk. Bo już dwa punkty starczy? Czy dajemy cztery? Mogę ci zrobić na cztery. Więcej szlifowania. Chociaż mam nadzieję, że tego już rozkręcać nie będę. Co mi jakąś inny gaz dał, czy co? Tak dziwnie. Dziwnie? No może po prostu akustyka tego dziwnie. Dobra. Też wieje. Ktoś w środku ci nie wieje. Wieje. Nie wieje. Dobra. Chyba będzie dobrze, co to? Boję się, że olej będzie lecieć dołem, nie? Bo tam nie jest uszczelnione teraz tak do końca. Dokręć najpierw. Co mam dokręcić? Te śruby wszystkie, nie? Dokręciłem. A, wszystkie tak przykręciłeś, nie? Wczoraj dokręcałem. O kurczę. No i dobra, założyć górę i w dupie.
Byleby teraz wytrzymał. Aha, bo nie odkręciłeś gazu. Nie. Oj, o. No ale będzie trzymać. Próbujemy. A jo, kurde, olej, dobra, najłatwiej tym. Tędy tutaj. Transol. Ten pierwszy spad jeszcze dobrze wygląda, bo wtedy jak tam przykręciłem, odkręciłem gaz, wiesz, napełniło się i jak włączałem, to było słychać, że leci, nie? Aha. To czemu zakręciłeś? No tam dopiero ten, na miejscu ten, zanim tutaj podjechałem, my... Tylko nie lej na spawany. Wow. Orlen. Klasa w samą w sobie, nie? Gęsty, nie? No i taki ma być. No kurczę, wlejesz wszystkie bańki, a będzie 300 leciało? Litrów wleje i będzie lecieć, nie? Jakie 300 litrów? 300 zł. No. Co, włączyć go teraz, żeby zobaczyć? Jak będzie... Jak będzie... Mnie nawet nie musisz włączyć, wiesz? Już leci, jo. Tam coś się świeci. Czyli... Najwyżej tubkę smaru wrzucimy, dwie i będzie. Cześć, ten olej co kiedyś taki miejmi do tego, do Dody. Nie pamiętam. Bo praktycznie, że smarni. Nie? Z strzykawką... Wpychać, bo no takie gęste było. Kolejne. Chociaż w sumie nie wiem, że... Chyba w 36 kapało. Bo nie widać, że kapało. Bo on tu będzie lecieć, nie? Pomiędzy tą ten... tym pierścieniem, a... Dobra, wlewa i wieć, siać. Ten, bo myślałem, że jak będę siał, nie? Ja. To byś mógł od razu ten, ładowarką też na pole pojechać i kamienie. Te największe kamienie wyzbierać. Weronikę może weź i ten... Bajka jest na siłowni. A, dobra. Dobra, to lejem te 5-10 litrów jeszcze i będziemy patrzeć. Się starałeś jeszcze. No i dobra, teraz tu, w sumie jak tu smaruje, jak smar przechodzi przez łożysko, to i tak wpada do tego, nie? Do tej czy nie? Ja nie wiem. Chociaż tu uszczelnione jest, to może i nie. Finalnie to jest taka plastikowa osłonka, nie? Ona no ten smar zgarnia. Okej. Zaznaczamy. Siedzi. Młoteczek. Tam. Góry. No chyba nie jest jeszcze. Kurde. Ta góra nie jest jakoś.
Co? Ta góra nie jest przypadkiem zbita? A czemu miałaby być zbita? Nie wiem, tak wygląda, nie? Jak wtedy może się poluzowała, się tu obijała gdzieś? Nie. Po prostu wycelować. To jakby... Będzie naprawianie po Januszemu. Ale nakrętkę dali. Oryginalną. Jaki sprzęt, taka naprawa, nie? No ja też nie opłacę się pchać tutaj w takie koszty, żeby ten... Bym musiał kiedyś tą aplikację ściągnąć i zobaczyć, jak to wychodzi z tym ustawianiem newtonometrów. Po przekątku. To jest fajne, że masz duży klucz, a możesz też sobie tak. Sprawdzę jeszcze normalnym kluczem. A trochę było, można dokręcić. No tak przeważnie było dobrze. Jakbym trochę poprzeciągał jeszcze ten, na tym pierwszym biegu, to by może były idealnie dokręcone. No ale... Naprawdę, czy nakrętka jest w dobrym miejscu, to może na to nie jest. Takiego dźwięku nie miało wcześniej. No jeszcze wszystko jeszcze nowe jest, nie? To jest tak ciasto spasowane. Ale czemu? Może skąd ten dźwięk w ogóle wychodzi? To by stąd tutaj, nie? Z czego? Olej. Z którego? Ale to chyba leciało. Byleby dosiać i tyle. Dotrze się.
jest pewnie całą skrzynię. Ten środkowy troszeczkę się buja i to jest nieciekawe. No już zaraz się bateria rozładuje, pójdziemy na przerwę. Po przerwie raczej pójdzie siać, trzeba się kurzyć. No i dobra, jadę na pole. Jedna jest z jednej głowicy, ogólnie tej, nie tej co robiliśmy, a z innej leci olej trochę. Także no, tu już jest kurde stary sprzęt i żeby to robić, to nie wiem, by trzeba było zimą całkowicie go rozkręcić, wszystko porobić, ale nie wiem, czy się pchać w takie coś, czy coś innego sobie znaleźć, a z tym się pożegnać. Za cenę złomu sprzedać i tyle może. Nie wiem, dobra, będziemy myśleć później. Także co, ja jadę na pole i będziemy siać tam jak najszybciej. Tak wam powiem, ten, to co siałem w niedzielę, to już ma taki centymetrowy kiełek, nawet trochę więcej. Także na dniach powinno już być na wierzchu. Także no teraz pogoda mocno sprzyja. Lucerna będzie sadzić, tak coś czuję. Także co? Ja jadę na pole, widzimy się później. No i dobra, siejemy. Trochę się kurzy, ale wilgoć jeszcze jest, także... No i dodatkowo w następnym tygodniu ma jeszcze padać cały tydzień. Także teraz fajnie w ciepłej ziemi jest. Z wilgocią to skiełkuje. Do następnego tygodnia poniedziałku może już wyjdzie na wierzch. Dostanie wody, no to będzie elegancko. Agregat na razie chodzi, nie hałasuje. Mówię, szkoda, że wtedy się nie udało. No ale nic, teraz siejemy. Tutaj takie kępki, ale tu nam ładnie to równa teraz agregat. Strzepuje też i mówię, najfajniej to by było mieć globogryzarkę z przodu, potem agregat i ten siewnik, to by robota szła, to by robota szła, przesiewać nawet by było można tak. No najważniejsze, że rydlice w siewniku tak nie podskakują bardzo. Także to znaczy, że z zasiewnikiem jest w miarę równo. O, tu gdzie niegdzie spowalniam. Jak takie gorsze kępki są. Teraz przyspieszymy.
będę takie 4-6 na godzinę, bo chcę to ładnie wyrównać, bo wtedy jak się kosi, to można wtedy pędzić. Bo po talerzówce nie ma takiego efektu, wiem, już sialiśmy kiedyś pożyczonym. Pożyczoną talerzówką to jest niebo a ziemia, talerzówka, a taki agregat aktywny. Naprawdę różnicę to kolosalną robi. Także no, jak będę kupował nowy czy coś, to na pewno na aktywnej bronie, bo to jest najlepsze. Kurde, się kurzy. Nie lubię, jak się kurzy. No ale co zrobić? Wtedy w nocy były fajne warunki, bo no wiadomo, słońce tak nie pali. Ten nie wiało, czyli ten kurz tak też nie odlatywał. No ale jest jak jest. Dobra, to ja tu czasu posiedzę. Mamy właśnie 50% pola skończonego, 6,87 hektara. I tyle, dobra. Trochę tu posiedzę. O, w Sony Farm, u Sony Farms jeszcze śnieg, a u nas ładna, ciepła pogoda, słonecznie. No, zaraz będę musiał zjeżdżać, bo już jest pół do. Na dojenie trzeba zjechać. Karmienie cielaków, karmienie krów. I będę się znowu zbierał dalej z sianiem po przodku. Kamień ukradł. Bokiem wylatują przeważnie. Ładnie robotę robi. To kamieni tutaj trzeba będzie pozbierać. Się narobiło trochę. No ale. No trochę zmęczony jestem, ale nockę planuję zrobić. No i dobra, w pół do dziesiątej jadę na pole. Pogasimy w sumie te halogeny, zostawię, żeby było siewnik widać. I lecimy z tematem. No, nadrobić YouTube'a można. Połączenie tutaj na radio, dźwięk z telefonu, także jest elegancko. Dobra, już widzimy się na polu. No, nie jestem sam, tutaj ta niebieskie światełko. Sąsiad pryska. Ma oświetloną na niebiesko belkę. Zaraz może jak będzie zawracał, to będzie widać. No nic, my tu siejemy, to się kurzy nawet i mocno, co mi się za bardzo nie podoba, no ale już się nic nie poradzi. Ostatnio jak siałem, były naprawdę fajne warunki, bo były idealne warunki, że tak powiem. No ale awaria się zdarzyła, się tego nie da przewidzieć, także no to jest zmęczenie mnie wzięło teraz. Koło dziesiątej ostatnio mnie też właśnie brało zmęczenie. No i później tak od pół do jedenastej mnie puściło, już było dobrze. Także no pewnie tym razem tak samo będzie. Na pewno trzeba będzie tutaj przyjechać, pozbierać kamienie, bo jest tego dosyć sporo. No i koło domu też, koło domu nie ma aż tyle, ale też trzeba będzie pozbierać, bo tam pierwszy pokos zrobię, zetnę kosiarkami, się zbierze przyczepą. A plan jest taki, żeby drugi pokos już zebrać, nie, w sumie źle mówię, nie zebrać, tylko żeby wypasać to,
No i jestem ciekaw, czy wy już też wypasaliście kiedyś lucernę, czy nie? Bo tu ogólnie na internecie amerykańskim to tego jest. Nie dużo, ale jest. A tutaj w Polsce to ten znajomy tu akurat z okolicy wypasał mięsne bydło na lucernie. Ale to wiadomo, to tam na łańcuchu krowy były. A u mnie będą tak normalnie na luzie w wypasie. No lucernę trochę inaczej się wypasa niż na przykład trawę. Bo na przykład jak jest lucerna bardzo mokra, no to trzeba uważać. Lepiej nie wypuszczać w deszcz. W deszcz będę chciał wtedy na trawy wypasać, a jak będzie sucha, no to będziemy dawać na lucernę. Bo no lucerna jak jest mokra, no to ma się większe ryzyko, że krowy będą wzdymać, a tego byśmy nie chcieli. No i co najważniejsze, trzeba wypasać kwaterowo. Ale to już robiłem w tamtym roku na trawie też i bardzo fajnie mi się to spisywało. Dlatego no taki pomysł, żeby lucernę zasiać. I ten. No wiadomo, lucerna w susze jest bardziej odporna. Chociaż tak się zapowiada rok dosyć mokry. Chociaż to nie wiadomo, czasami za miesiąc może być tak, że już będziemy mieli niedobór wody. Ale to się zobaczy. No, jakby się to sprawdziło, no to na pewno za rok dosiałbym następny kawałek na wypas lucerny. No bo wiadomo, lucerna więcej plonu da. Także no miejmy nadzieję, że wypali pomysł. I że lucerna będzie się tam utrzymywać, bo najgorzej jest jak lucerna odrośnie i wtedy znowu zostanie przycięta przez krowy. To wtedy lucerna zanika, ale jeśli na przykład jedną kwaterę będziemy wypasać i jedna kwatera dziennie i na przykład następnego dnia już ich nie będzie przez tam te 40 dni, no to lucerna powinna sobie bez problemu poradzić. A jak będzie, no to się zobaczy jeszcze. Tymczasem ja tutaj sieję dalej. Nie tak. Za duży łuk wziąłem. Wjechałem takim łukiem. A, kurde. Dobra. Zapomniałem zasuwkę na dół dać i agregat aktywnie mi nie opuściło. Mamy już 9 hektarów zasiane, czyli teoretycznie jeszcze 4,5 hektara mi zostało. Czyli takie 4,5 godziny. Mamy godzinę 10, czyli w pół do trzeciej powinienem mieć koniec. Zobaczymy, o której skończymy. No i w końcu godzina 3:29.
pole zrobione. Także co? Łączny czas działania prawie 14 godzin, 13,5 hektara. Co tutaj mogę? A, to nawet mogę ten poszczególne te historia lokalizacji. Na przykład za pierwszym razem w godzinę 10 zrobiłem hektar 19, potem niecałe 5 godzin zrobiłem 5,5 hektara, potem niecałe 2 godziny 2 hektary i teraz 6 godzin i 6,15 hektara zrobiłem. No to na skraju trochę wolniej jechałem, żeby to naprawdę fajnie wyrównać, bo skraj jednak ważny jest i naprawdę fajnie się udało to wyrównać. Teraz jeszcze pozostało kamienie pozbierać, ale to już innym razem. Teraz już nie. Na dzisiaj kończymy. Także mam nadzieję, że się podobało. Także trzymajcie się i do następnego. Cześć.